Szczęść Boże. Panie pośle Grzegorze Braun, odpowiem może na wątpliwości. Ten aspekt, panie pośle, ma dwa wymiary. Pierwszy, prawny, i pan Grzegorz Braun z tego korzysta, że ustawa, w której nakazuje się nosić maseczki, nie jest opublikowana i pretensja do pana premiera Morawieckiego. Ma też drugi aspekt odpowiedzialności i wzajemnego szacunku. I tu odnoszę się do tej właśnie, do pana Grzegorza Brauna, z prośbą o założenie maseczki. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Proszę przejść jak do meritum. W ogóle Wysoka Izba mogła doprowadzić się do takiego stanu zidiocenia, nie bójmy się tego słowa, szanowna pani marszałek. 36 sekund, pan Grzegorz Braun. Szanowni państwo, nie widzicie związków. Myślę, pana Brauna zaprosiłem, nie pana. Szczęść Boże, panie marszałku, Wysoka Izbo, panie premierze. Panie marszałku, panie pośle, mam do pana, ale posłuchajcie państwo, naprawdę. Mam do pana serdeczną i uprzejmą prośbę. Jest dobra atmosfera, jest pan premier, będzie zaraz odpowiadał. Byłby pan tak łaskaw i założył maskę? Bardzo pana o to proszę. A propos, panie marszałku, panie premierze, pan się orientuje, pan jakiego typu urządzenie założyli pan na twarz pana współpracownicy, tak? Wykluczeniem. Tu jest też ta druga za A, jakby żona już opowiada. A to jest, która jest gorsza? To jest najgorsza. To jest od razu kara. Tu jest po kolei 10 do wykluczenia z O. Panie pośle, wznawiam obrady. Zaczynamy to, co pan lubi najbardziej. Panie pośle, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. W przypadku braku pana reakcji powiem panu następną reakcję. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku. Proszę i uprzejmie. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 4 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Proszę o głos, panie marszałku. Panie pośle, pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad. Na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Dziękuję serdecznie. Panie premierze, szanowni posłowie i posłanki, przepraszam bardzo za zaistniałą sytuację. Panie premierze, zapraszam do dyskusji. Jeszcze raz przepraszam uprzejmie. Potrącił mnie. Podejdzie pan ze mną. Podejdzie. Nie, proszę pana, ja nigdy nie będę chodził. Na spokojnie. Zaraz. Nie. Straż marszałkowska zaraz pana odprowadzi. Spokojnie. Nie. Jeżeli w Polsce będzie praworządność, to wielu z was będzie siedziało. Dziękuję bardzo. A co się jeszcze? Muszę wszystko przeczytać. Co mam przeczytać? To ma pan. To? Tak, wszystko. Dzisiaj rano pobiłem policjanta. Na tym kończymy 20. posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.